Davik, dzisiaj 7 sekund challenge. Okej, zgadzam się. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj Żaba Daveson. Dzień dobry. Kłaniam się nisko aż po same kule, a ty, drogi widzu, zostaw łapkę w górę. Uuuu, jakie rymy w ogóle, Daveson, kurde, co ty się w rapera zamieniasz? No, tak trochę. Tak trochę. Dobra, w każdym razie słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie 7 sekund challenge z... Ja to tak mówię niby trochę po angielsku, a jednak trochę nie. W sensie, że z jednej strony chcę to powiedzieć 7 sekund challenge, ale mówię second. A to jest... dobra, nieważne. Nieważne, 7 sekund challenge dzisiaj na odcinku. I uwaga, ogólnie... Zasady. Bardzo ważne są zasady, ponieważ zasad tak naprawdę nie ma. Czyli po prostu możemy, co chcemy, po prostu wiesz, mówisz skocz do lawy, a ja mówię, dobra, i skaczę, nie? Wiesz, okay. o co chodzi, nie? Okay. Ale muszę mieć na to 7 sekund, bo jeżeli wiesz, ja na przykład jeżeli nie chcę tego zrobić, to nie muszę tego robić, po prostu i stoję w miejscu, nie? Ale wtedy przegrałem. Wygrywa ten, kto zdobędzie więcej punktów po prostu, wiesz o co chodzi, nie? Dobra. No i ogólnie jeżeli ci się uda wygrać ze mną, nie? To tam, prawda, będziesz miał jedną godzinę jazdy za darmo, ci to zrobię, dobra? Ja! No, dobra! Bo ty jesteś tak kiepski, że nawet ta jedna godzina ci nie pomoże, ale... prawda! Ale czekaj, ale bardzo ważne. Jeżeli przegrasz... Ej, kurczę, nie, proszę wyjść z mojego wozu. Nie, pozytyw... Chłopie, ty mi porysujesz ten wóz. Kurde, trochę przywaliłem, sorry. Ty nie umiesz jeździć jeszcze totalnie. Dobra, słuchaj. Ale jest druga strona medalu, czyli jeżeli przegrasz, wiesz o co chodzi, nie? No. To płacisz podwójnie do końca. Na pewno nie, jedna godzina ale... za free, a płacenie podwójnie to mi się nie opłaca. No ale... Za jedną godzinę mogę podwójnie. Dobra, no to jak ci się nie uda, to za jedną godzinę płacisz podwójnie. Chcesz zacząć, czy ja mam zacząć 7 second challenge? Możesz zacząć i rzucić mi jakieś solidne wyzwanie. Dobrze, solidne wyzwanie, mówię ci, masz 7 sekund na to, żeby stanąć na swojej głowie posągu. 7, 6, 5, 4, jak nie, 3, 2, 1... No nie da rady, zero. Czego, kurde. Ale... No bo wykonałeś złe. Ale nie, już minął czas, no niestety nie masz punktu. Ale udałoby ci się to, gdybyś na początku ale nie udało ci się to. Nie zaliczam. Definitywnie nie. Słuchaj, nie zdążyłeś dlatego, że po prostu na początku żeś źle poleciał flakiem. Jakbyś to raz dobrze wymierzył, to byś od razu po tym jednym strzale był pod posągiem. Taka jest prawda. Nie, ty poleciałeś najpierw tu koło McDonalda. Źle, żeś sobie to wymierzył. A tam kurde, był sam. Dobra, dawaj, teraz ty. Dawaj ty, możesz się odkuć, możesz mi dać jakiś challenge, prawda, który ja nie zrobię, no ale ja zrobię wszystko, bo jestem super, no. Dawaj. Okay. Ty, ale czekaj, zanim cokolwiek, to jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, bo zapomniałem. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Kto nie zostawi łapki w górę, ponieważ łapka w górę to jest... To jest mus po prostu. Jeżeli zostawicie dużo łapek w górę, to mi się uda wykonać wszystkie challenge, więc proszę, zostawcie. I dodatkowo możecie wbić na Chef Shopa, tam prawda z tyłu jest, prawda, piękne logo Chef Shopa. Tam możecie wbić, kupić sobie koszuleczkę, kupić sobie etui, prawda, takie, czy jakiekolwiek tam inne rzeczy, które są jeszcze w Chef Shopie. Zapraszam was bardzo serdecznie i wbijcie na nasze Instagramy. I zapraszam też na Plusa, ponieważ tam zrobię streamy z Fortnite i tak dalej. Dobra, no, masz już wyzwanko jakieś dla mnie? Moje wyzwanie dla ciebie jest bardzo ciężkie i na pewno go nie ukończysz, a mianowicie masz 7 sekund na to, żeby podskoczyć 20 razy. Raz, dwa, trzy, sześć, siedem, cztery, osiem, dziewięć, pięć, jedyna, dwana, czterna, siedem, siedem. Ale to było nie do zrobienia, To było nie do zrobienia, bo to ludzie widzieli, bo ja od razu zacząłem skakać. To było nie do zrobienia. Ale słuchaj, bo ja ci to wytłumaczę, patrz, jeden skok, nie... Inaczej, musiałbym robić prawie trzy skoki na sekundę, czaisz, żeby to zrobić. Prawda. Tak, bo 3 razy 7 to jest 21, czyli prawie 3 skoki na sekundę. Patrz, jak to się dało zrobić. Dobra, nieważne, zwracam honor, okej, dobra, może być, dobra, to było dobre, przyznaję, masz rację, dobra, teraz moje wyzwanie do ciebie, a mianowicie, masz 7 sekund, żeby
Masz łuk? Nie mam. No to nieważne, to jednak trzeba zmienić wyzwanie. Masz. Dobra, masz 7 sekund na to, żeby znaleźć mój straganowóz. Jest w porcie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, w porcie? 1, 0. Nie ma go. Nie ma, no chyba nie ma. Czekaj, czekaj. Ale on tu gdzieś nie, no bo on tu był gdzieś, ale ktoś mi go ukradł chyba. Nie, no. Jak to jest? Dlaczego ktoś mi ukradł mój straganowóz? Pogniewałem się z takimi wyzwaniami, no. Czekaj, czekaj, bo ja muszę. Czekaj, muszę się tu rozejrzeć, bo jeżeli on tu gdzieś jest, no to nie zaliczam, nie? Na pewno go tutaj nie ma. Czekaj, czekaj. Jest. Ale dobra, nie był w porcie. Nie był w porcie, nie był w porcie. Dobra, więc okej, dobra. W takim razie. W takim razie nie, no muszę ci zadać inne, no bo to nie wykonałem, nie dałeś rady go wykonać. Dobra, masz... Dobra, chodź na swój posąg. Masz 7 sekund na to, żeby przejść ten parkour, ale to zaczynam liczyć dopiero jak będziesz już na górze. Dobra. 7 sekund na przejście swojego parkoura, ale nie, właśnie nie tyle tak łatwo, bo mi się wydaje, że ty spadniesz i nie zdążysz już wrócić. Więc... O kurde. Dobra, 7. Nie! Nie, no dobra, ja zaczekam tu na ciebie, chodź. 7 sekund na to, żeby przejść cały parkour. Dobra, jesteś gotowy? Tak. 7, 6, 5, 4, 3. Kurde, dobra. 1, 0. Ale dałbym radę, gdybym to przeskoczył, no. Coś mi się wydaje, że nie do końca. No ja byłem świadom tego, że jak raz spadniesz, to już jest koniec. Dobra, no to dawaj, teraz ja jestem gotów na przyjęcie kolejnego super wyzwania od ciebie, no. Ta? No. Masz 7 sekund, aby zebrać 3 dynie. Tu nie ma 3 dyni. Ty w ogóle nie liczysz tak, żeby było śmiesznie, nie? Więc... A no, 4. Ale tu nie ma tylu dyń. Rozumiesz to? A co jeśli są? No ale to ty je poukrywałeś jakoś. Dobra, to dam ci inne wyzwanie, ale proszę odłożyć dynię. No dobra, ale tu nie było tyle dyń. Masz 7 sekund, aby pójść do Biedronki i przynieść mi coś do picia. 7. Ale w Biedronce nie ma 6, nic do picia! 5, a nie, jest! 4. Nie, 4, nie zdążę! Nie, to nie ma 2, szans, nie ma szans, żeby tam zdążyć przejść. 1. Tu są jakieś tabliczki już. Elo! Dobra, no kurczę, no ale to było nie do zrobienia tyle. To za dużo. Kurczę, tu nie przejdę, teraz muszę iść normalnie. Nie płacę. Dobra, no nie zdążyłem. Póki co żaden z nas nie ma żadnego punktu. Trochę niedobrze, no ale okej. Więc uwaga, masz 7 sekund na to, żeby stanąć na kolorze. Jaki by tu ci kolor wybrać? Ale ty już się rozejrzałeś, ty już wiesz, gdzie są jakie kolory. Na kolorze niebieskim. A, nie liczę w ogóle, ale dobra, no. 7, 6, 5. Dobra, kurczę, pierwsze wyzwanie, które to zrobione. Dobra, no. Dobra, no nie zapomniałem, że tu jest to niebieskie. Miałem na myśli bardziej mój kask, ale dobra, tam co jest na tym posągu. Masz 7 sekund, aby ubrać się w diamentową zbroję. Kurde, myślałem, że nie masz przy sobie, no. Dobra, 1-1, czyli tu jest dalej walka trwa już. Myślałem, że będziemy się zbliżyć ku końcowi, że już mi się to nie uda, żeby cię tu pokonać, ale dobra. Kolejne wyzwanie ode mnie, masz 7 sekund na to, żeby zamienić znak zakazu wjazdu z jakimś innym znakiem. Spoko. 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Dobra, zdążyłeś. No ale teraz zamień to z powrotem, żeby nie było przypału. Bo tutaj pójdzie, wiesz, bo tu musi być kurczę normalnie. Dobra, no ale zrobiłeś. I masz 2-1 jest. Niedobrze, ponieważ jestem trochę trepapetek, bo teraz muszę wykonać zadanie, które mi dasz. No dawaj. Okej. Masz 7 sekund, aby zniszczyć jedno oko Milki. 7. Co? 6, ty jesteś normalny. 5. 4. Nie, tam się nie da doskoczyć, wiesz o tym? 2. 1. Elo! Ale nie, tam, dobra, tam się nie dało doskoczyć. Dobra, czyli jest 2-1 dalej. Moje wyzwanie do ciebie teraz.
O nie, najgorzej. Bo teraz... Kurczę, musisz tego nie zrobić. Jak to zrobisz, to już jest koniec. Już wspomnę, już tego nie zrobię. Dobra, masz... Ej, pato! Ej, pepe, pato! O kurczę, co to się wydarzyło? Dobra, jestem masz... magikiem. Masz, prawda... 7 sekund na to, by... Kurczę, nie wiem, co ci dać już. By wsiąść do jakiegokolwiek auta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A w moje wsiadł. Dobra, już wykonałeś, czyli wygrałeś. No nie, najgorzej. O nie, dobra. Dobra, czyli to już chyba jest definitywne. Dobra, ale daj mi jeszcze to jedno wyzwanie, bo ja zaczynałem, więc dobra. No już pokażę okay. Chociaż, że jestem super. No. Masz tu. Masz 7 sekund. Masz 7 sekund. Żeby zamienić ulicę milkową na ulicę flakową. O, dobra, to 7, jest fajne wyzwanie akurat. 6. Ale 5, to już. 4. 3. Aha, no nie. To dobra, mamy zrobione wyzwanie. Dobra, super. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Jak chcecie kolejny odcinek z 7 sekund challenge z Dave'em, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, że chcecie. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. Na razie. Pozdro. Pa, pa.